Zbudowano obwód elektryczny z jednakowych oporów 1 ohm każdy, jak na schemacie poniżej. Znajdź opór zastępczy RAB i RBC. To znaczy opór w pierwszym przypadku, gdy napięcie jest przyłożone do punktów A i B, i jaki wtedy opór jest stawiany płynącemu prądowi. Następnie zmieniono polaryzację napięcia przyłożonego zewnątrz na BC i jaki wtedy ten obwód stawia opór prądowi płynącemu. Wypisujemy dane. Poszukiwane jest RAB i RBC. Spójrzmy na kartę wzorów. Tę kartę, na którą się bez przerwy powołuję i przypominam Wam, żebyście ją sobie wydrukowali i mieli na każdej lekcji fizyki, wtedy kiedy w domu nad fizyką pracujecie. Otóż jest tam rubryki i jedna z nich to prąd elektryczny. Opór zastępczy oporników połączonych szeregowo. A więc opór zastępczy RZ jest sumą sigma od I równego 1 do N, od pierwszego do ostatniego oporu. Sumujemy opory. Krótko mówiąc, opór zastępczy oporów połączonych szeregowo jest równy sumie oporów składowych. I drugi wzór, z którego będziemy korzystali. Opór zastępczy oporników połączonych równolegle. Tutaj jest sytuacja trochę skomplikowana, bo musimy zastosować wzór, w którym występuje odwrotność oporu zastępczego jest równa sumie odwrotności oporów składowych, czyli 1 przez RZ równa się 1 przez R1 plus 1 przez R2, bla 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 i tak dalej. Z tych dwóch wzorów będziemy korzystali, one są łatwe do zapamiętania, każdy z Was zapewne te dwa wzory pamięta. Przyjrzyjmy się więc teraz, no wrócę jeszcze do tego schematu pierwotnego. Co my na nim mamy? Otóż zwróćcie uwagę na to, że między punktami A i B jest opór R i równolegle do niego umieszczona jest gałąź lewa, w której występują trzy opory R. Suma oporów, opór zastępczy tej gałęzi jest 3R, a z prawej strony jest to samo. Druga gałąź zawiera 3 opory R. Opór zastępczy tej gałęzi jest 3R. Można więc ten pierwotny schemat przedstawić w taki sposób. Te 3 opory to są zawarte tu, 3R, te 3 w tym miejscu. I teraz zobaczcie, mamy 3 gałęzie połączone równolegle. W pierwszej gałęzi opór jest 3R, w drugiej R i w trzeciej również 3R. Korzystamy ze wzoru na znalezienie oporu zastępczego w przypadku łączenia równoległego oporów. A więc odwrotność oporu zastępczego jest równa sumie odwrotności oporu pierwszego 1 dzielone przez R3 plus 1 dzielone przez R i plus 1 dzielone przez R3. No i sprowadziłem to wszystko do wspólnego mianownika, otrzymując taką zależność, że jest to razem 5 dzielone przez 3R. Wyznaczamy stąd RAB i znajdujemy, że to jest 0,6 ohma. No to teraz bierzemy się za obliczenie oporu wtedy, gdy napięcie zostało przyłożone między B i C, tu, w tym miejscu, a więc tu. Proponuję zacząć od obliczenia oporu tych czterech oporów tutaj występujących. Z czym mamy tutaj do czynienia? Mamy dwie gałęzie. W jednej gałęzi to jest ten opór R pionowy i druga gałąź, trzy opory R. Znajdźmy opór zastępczy tych czterech oporników. W środku napisałem R4, że opór zastępczy tych czterech oporów będę teraz szukał. A więc odwrotność 1 przez R4 równa się odwrotności 1 przez R3 raz, 2, 3 plus 1 dzielone przez R. No to sprowadzam do wspólnego mianownika 3R i otrzymuję 4 trzecie 3R. Stąd znajduję
opór tych czterech. Mogę więc schemat przedstawić teraz w takiej postaci. Tu jest opór R4, no i tutaj R1, R małe jedno, drugie, trzecie pozostaje bez zmian. Mamy teraz obliczyć opór tego układu, gdy napięcie jest między B i C. Jeśli B i C to napięcie, to mamy sytuację, w której opór R, ten między B i C, jest równolegle połączony z tymi trzema oporami R, R i R4. Znajdźmy opór zastępczy tego połączenia równoległego, a więc R1 dzielone przez R ze wskaźnikiem BC równa się 1 przez R4 plus 2R plus 1 przez R. No to ja teraz podstawiłem sobie za R4 to, co tutaj jest, 3 czwarte R plus 2R i plus 1 przez R. Następnie to, co występuje tu w tym mianowniku, sprowadzam jeszcze do wspólnego mianownika 4. Mogę czwórkę teraz przenieść do licznika i otrzymuję coś takiego. 4, a w mianowniku 11. No to 1 przez R sprowadzam do wspólnego mianownika 11R, czyli będzie 11 dzielone przez 11R. Razem 15 dzielone przez 11R. Stąd wyznaczamy opór poszukiwany R ze wskaźnikiem BC 75 setnych ohma.